Panie ambasadorze, droga jubilatko, mili Państwo, muszę zacząć od bardzo dawnych czasów. Jest rok 1971 i ja wchodzę do Szkoły Teatralnej Warszawskiej, bo zaczynam studiować reżyserię i w tym samym momencie jest pokazywany spektakl dyplomowy roku, fantastycznego roku, spektakl słynny. Ulysses Joyce'a w reżyserii Zygmunta Kimmela. Molly, rolę Molly gra Teresa Nawrot. Widziałam ją wtedy pierwszy raz. To było absolutne oczarowanie. Była niezwykle piękną dziewczyną, niezwykle sugestywną, niesamowicie przyciągała oczy. Się różni od tej, którą widziałam, ponieważ włosów miała tyle, że po prostu tam większość całej tej sceny, w której ona brała udział, odbywała się na łóżku, więc połowę łóżka zajmowały włosy, a połowę twarzy zajmowały ogromne niebieskie oczy. No zdaje się, że... Niektórzy twierdzą, że w ogóle to przedstawienie było najlepszym przedstawieniem w historii tej szkoły. Ja się do tego przychylam, większość widziałam, znaczy większość z tego, co przeżyłam w tej szkole. Proszę Państwa, ona wyglądała tak, że wszyscy byli przekonani, że zostanie wielką heroiną polskiego dramatu na polskich scenach. Przyjechał Jerzy Grotowski, zaangażował ją do Teatru Laboratorium, dała się zaangażować, w końcu nikt nie siłą tam przecież nie ciągnął. Została w teatrze 14 lat. Wszystko to, co się wtedy działo, możecie Państwo przeczytać. Jest książka, jak on się nazywa? Religiusza Grzegi, Wolne. Jest fantastyczny wywiad pani Katarzyny Bielas w czwartkowym wydaniu Gazety Wyborczej. 6 czerwca. 6 czerwca, tak. Naprawdę, proszę przeczytać. Jest, przypuszczam, że w Google też można znaleźć. No 14 lat to nie jest mało, szczególnie jeżeli zaczyna się w ogóle karierę. Ona została w tym laboratorium do dzisiaj. Jak Państwo wiecie, działa Instytut Grotowskiego i jest tam naprawdę zbiór mądrych i niesłychanie inteligentnych ludzi, którzy piszą niebywałe ilości tekstów na temat Grotowskiego. Zresztą po świecie też nie jedna książka wyszła, może ze 200 w międzyczasie. Natomiast według mojej wiedzy, jedyna szkoła teatralna, która opiera swoją praktykę na metodzie Grotowskiego, to jest szkoła Teresy Nawrot, czyli Redouta Belli. Teoretyczne, powiedziałabym, opracowanie metody Grotowskiego jest, można powiedzieć, szalenie atrakcyjne. Jak wiadomo, opiera się na Stanisławskim, jednocześnie odrzuca wartość, powiedziałabym, literatury jako niezależnego medium w teatrze. Jednym słowem można napisać 1001 książkę. Ale naprawdę od czego zaczął Grotowski? Grotowski zaczął od tego, że po prostu wziął do ręki aktora i umęczył go na śmierć. Zaczynał od takich ćwiczeń, które trwały bez jednej przerwy, nie można było wyjść nawet do łazienki, przez 5 godzin. Proszę Państwa, ten sposób treningu, który stosuje się w stosunku do młodego aktora, powoduje, że jest to człowiek w pełni profesjonalny. Znajduje się w każdym miejscu tego zawodu. Jest znakomitym aktorem teatralnym, rewelacyjnie sobie radzi filmie. Bardzo wielu Twoich, Teresa, uczniów pracuje w filmie przecież, z tego co wiem, tak. Proszę Państwa, to daje po prostu niezwykłe możliwości. I to jest praktyczna nauka zawodu aktora. I o tym jakoś, przepraszam, że teraz złośliwie trochę, o tym jakoś w Instytucie Grotowskiego nie pamiętają. Wyłącznie się mówi o tym, jak niebywale, zdumiewająco, długą drogę wykonał Grotowski, zaczął, prawda, od Stanisławskiego, a skończył na czym skończył? No skończył na tych hinduskich
nastrojach, na tym takim pogłębianiu analizy psychologicznej, oddawaniu się w całości Gronowi. Zasługa Teresy jest po prostu niezwykła, absolutnie niezwykła. Moim zdaniem ona w pewnym sensie uratowała metodę Grotowskiego. Z przyczyny bardzo prostej. Ci, którzy nie wiedzą, w jakiej kolejności co wykonać, po to, żeby dojść do pewnego, powiedzmy po 3 latach takiego treningu, dojść do jakiegoś celu, jakiejś możliwości fizycznego wykonywania wszystkiego, co można wykonać w teatrze, co można wyrazić w teatrze, ona właśnie to zachowała w tej swojej ciężkiej 30-letniej pracy. Ja na koniec chciałam podziękować bardzo serdecznie Teresie w imieniu własnym, w imieniu Teatru Polskiego, w imieniu Teatru Światowego. To wszystko, co Teresa nam do dzisiaj prezentuje w swojej nauce, to jest na szczęście już w tej chwili zanotowane. Nasza wspólna koleżanka Elżbieta Barniewicz wydała książkę stosownie, jak to powiedzieć, opracowując to, całą tę praktykę, którą stosuje na co dzień Teresa, i ta książka już została wydana. Teresa, dziękuję Ci bardzo, gratuluję i cieszę się, przeogromnie się cieszę, bo całe 30 lat kibicowałam Teresie oczywiście. Czy tam 30? No 45, nie będzie, dobrze. No ludzie tak poniżej, jakbyś może nie? Więc słuchajcie, naprawdę ogromnie się cieszę, ponieważ to jest ten moment, ten dzień, kiedy myślimy sobie, warto się było wysilać. No nareszcie wszyscy uznali jej zasługi. Gratuluję Ci bardzo serdecznie.